Katnap przyszedł do wioski Smilandii, ale miał coś w ręku dla członków tej wioski. Pierwsze poszedł do Patrycji, zaniósł coś dziwnego pod same drzwi i postawił jej to. Nawet zadzwonił do jej drzwi, a Patrycja sobie zajadała smacznie owocki i usłyszała dźwięk. Nagle wstała i poszła to sprawdzić, a tam za drzwiami coś dziwnego, nawet była w szoku! Nawet to dostał Alek pod same drzwi. Alek wychodząc z domu zobaczył, co jest pod jego drzwiami. Patrzał tak długo na to, aż zakręciło mu się w głowie. Smyslu dostał to coś pod swoimi drzwiami. Nawet dostał to w prawdziwym życiu. Co to może być? O co tu chodzi? Oglądajcie do samego końca i zobaczcie, co było w środku. Co jest? Co jest, gadań? Ktoś do mnie dzwoni? Zasnąłem na odcinku. Przepraszam, dopiero zacząłem nagrywać. Ojeju, ta poduszka jest taka mięciutka, zasnąłem dosłownie w 5 sekund. Ej, sorry, na tej poduszce naprawdę idzie szybko zasnąć. Kto do mnie dzwoni o takiej godzinie? Jest noc. Ej, kto ode mnie coś chce? Poszedłem się zdrzemnąć, miałem zaraz nagrywać odcinek, ale słyszę, że ktoś do mnie dzwoni na dole. Chodźmy zobaczyć, kto to i o co chodzi. Dobra, weźmy, zejdźmy. Jest chyba początek nocy, tak jakby. Ja sobie smacznie spałem na mojej podusi. Ona jest taka miękka, w ogóle ta poduszka jest taka mięciutka, patrzcie na nią. Ona jest w ogóle, grafika jest z dwóch stron, więc możecie wpaść, zobaczyć na moim sklepie smysto.pl. Bardzo mięciutka, wygodna, przyjemna w dotyku. No i co, milutka, fajna. Wiele innych też poduszek jest na moim sklepie, koc i tak dalej, więc spadajcie smysto.pl, pierwsza linia w opisie. Smyslo Team! Smyslo Team! Właśnie taką mam nową kolekcję. Dobra, ale teraz sprawdźmy, kto do mnie dzwoni i co jest grano takiej nocy. Dobra, zobaczmy, co jest na dole, kto do mnie dzwoni. Idziemy to sprawdzić na dół, a wy kliknijcie, widzowie, łapeczkę w górę. Pamiętajcie też o łapeczce. Idziemy sobie zobaczyć, co jest pod drzwiami. Co tu... Co? Pod drzwiami? Co jest? Co jest grano... o co chodzi? Kto mi postawił coś fioletowego? No nie, tylko nie ten kolor, tylko nie ten kolor. Ja już nie chcę fioletowego koloru. O nie, tylko nie to, bo mi się kojarzy to z jednym, ze strasznym Katnapem, takim straszną postacią. Nie chciałbym tego dotykać, ale zaraz tam podejdę. Kliknijcie też łapeczkę w górę, pamiętajcie o apencji. Pum, pokazuję wam taką. Łapeczka, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma. Klikajcie łapeczki, też pamiętajcie o subskrypcji. Zostawcie jednego subika, ja se sprawdzę, kto subskrybuje i kto łapeczkuje. Smyslo Team! Dobra, a teraz weźmy sprawdźmy i zobaczmy, co jest pod drzwiami. Co tutaj jest? Co? Happy Meal? Ej, zaraz, zaraz, to jest opakowanie z Maka. Mam smaka na Maka. Ale jest zamknięte szczelnie. Co jest w środku? Ej, boję się tego otworzyć. Nie wiem, czy to otwierać. Troszeczkę się cykam. Mogę to zabrać? Czekajcie. O, normalnie, patrzcie. Drzwi się zamknęły same. Ej, dobra, to było creepy. Same drzwi się zamknęły. Nie dotykałem drzwi, tylko dotknąłem Happy Meala. Drzwi się same zamknęły. Ty, ktoś jest na moim chacie, czy nie? Halo? Czekaj, rozwalę szkło. Kto zamknął drzwi? Ryby? Nie. Ryby nie mogły zamknąć. Ryby nie chodzą. Ej, co jest? Ktoś zamknął drzwi i nikogo tutaj nie ma. Dobra, mega dziwna sprawa, już coś się dzieje strasznego. Weźmy, podejdźmy i to zbierzmy. O, wziąłem. Ej, Happy Meal mam w środku, patrzcie. Trzymam normalnie w rączce, widzicie? Ha! Mam w środku, patrzcie. Moja ręka jest w sensie w opakowaniu. Ale nie wiem, co jest w środku, jeszcze tego nie otworzyłem. Mamy normalnie Happy Meal, ale co robi Happy Meal w Minecrafcie? I co robi w ogóle opakowanie to o takiej godzinie w nocy? I wszystko jest na fioletowo. Ej, czemu w ogóle to jest kolor fioletowy? Niebo jest fioletowe, wszystko jest fioletowe. To jest mega dziwna sprawa. Ej, czekaj, czekaj, ktoś, kogoś tam widzę. Ej, tam ktoś stoi. To nie, to on. O, ty mały jeden, został mojego brata. Patrz, był u góry, widziałem go, widzieliście? Tam stała postać fioletowa, to Katnap straszny. Został mojego brata. O nie, drzwi są otwarte. On chyba wszedł do mojego brata. Sebek, już ci pomagam, idę na pomoc. Sebek, chodź tu, rozwalę go, gdzie on jest? Sebek, Sebek, gdzie jesteś? Czekaj, w kuchni go nie ma, on jest u góry. Sebek, już biegnę ci pomóc. Zostaw mojego brata Sebka. Tutaj mieszka właśnie mój brat Sebek, który też mieszka w Smilandii, w pięknej Smilandii, tak się nazywa nasza wioska. Teraz Sebek, gdzie jesteś? W łóżku go nie ma. Sebek, 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 Sebek. O nie, żeby Katnap mu nic tylko nie zrobił. Sebek, nie, wanie go nie ma. Czemu tu jest woda napuszczona? Jeszcze ciepła. Ej! On się kąpał i nagle zniknął? O nie, Sebek! I drzwi są otwarte! On mógł go zabrać. Podczas kąpieli. O nie, to nie było tak. Dawaj mi Sebka! Za Sebka zrobię wszystko, słyszysz? Gdzie jest Sebek? Gdzie jest Sebek? Gdzie jest Sebek? Sebek! No nie ma Sebka. O, mamy problem. Sebek zniknął ze Smilandii. No nie, jeszcze tego brakowało. Tylko nie to, tylko nie to. Sebek, gdzie jesteś? No nie ma go. Ej, przeszukałem cały dom, już nie ma tutaj więcej. Sebek, może tu na zewnątrz jest. O nie,
Ała, spadłem. Sebek, no nie ma go. Zniknął. Dobra, to coś się dziwnego dzieje. Mam opakowanie, Sebek zniknął z domu, nie ma go w środku. Ja mam jakieś opakowanie od Happy Meala. Tu się dzieją jakieś dziwne rzeczy. Ja się cykam to otworzyć ogólnie. Ale chyba będę musiał to rozerwać, bo chcę zobaczyć, co jest w środku. Dobra, weźmy to, postawmy i to rozerwijmy. Wezmę nóż z kuchni i patrzymy w środku, co jest. Rozerwijmy to po prostu. Okej, otwieramy drzwi, idziemy to otworzyć. Postawię tutaj w kuchni i rozbrajamy to. Uwaga, pum, postawiłem, jest postawione. I teraz weźmy to, otwórzmy. Biorę nóż, tu są noże, bierzemy do ręki. Zobaczcie, jaki mam wielki nóż! Takim nożem to przekroję normalnie. Przekroimy to, po prawej stronie, jak widzicie, jaki on jest wielki, nie? On jest taki wielki, normalnie jak Happy Meal. Teraz sobie to elegancko przekroimy i zobaczymy, co jest po prostu w środku. Wow, ile tu jest rzeczy w środku, w tym Happy Mealu, patrzcie na to! Dużo różnych, sporo rzeczy! Otworzyłem go i zobaczyłem środek po prostu tego Happy Meala. Bierzemy to? Wszystkie są fioletowe, ale różne, dziwne. Co to jest za jakiś purp po portal? Następne Ender Orb Translator? Co to jest? Purp Pipe. Ej, dobra, to są mega dziwne rzeczy. Nawet telefon mamy? Hand Ender Sold Hand. Yo. Zobaczmy sobie to na moim ogródku. Tutaj sobie stanę i teraz patrzymy te wszystkie rzeczy. Co to jest? Dostałem z Happy Meala to. Co to? Jakaś parasolka filetowa, drukarka, krzesło, dywan. Co to jest? Jakaś kula okrągła w Minecraft? Ale w Minecrafcie jest wszystko kwadratowe, a nie takie okrągłe. Plecak filetowy, jakieś dziwne bloki. Ej, dobra, to jest serio jakieś powalone. Ale weźmy sobie też tutaj, ma jakiś enderport. Czekaj, wezmę sobie to. Okej, postawimy, zobaczmy, co dalej. Tutaj mamy coś dla kota, coś, co się wspina, jakby kot. Tutaj mamy coś ze szkła, tutaj kolejne dziwne bloki. Telefon fioletowy S9 Galaxy? No nie, tutaj mamy purp pile, to w środku puste. W środku puste jest w bloku! Ej, pierwszy raz takie rzeczy widzę w Minecraft. Następny mamy jakiś... Oła, co to zrobiło? Ej, potrafię się tym teleportać, patrz na to! Wow, jak ja lecę, ej, to lecę! Czemu ja lecę na tyłku? Ej, widzieliście? Ja lecę jakby na tyłku, widzicie to? Ej, patrzcie na to, ja wam jeszcze raz pokażę. Ej, czemu ja lecę na tyłku? Co jest? Pod tyłku mam jakiś orb i lecę na nim, w sensie ten perłę jakąś, patrzcie. Lecę na tyłku normalnie! Co jest? Ej, co jest? Jakie dziwne mega! Lol! Dobra, idziemy dalej, mamy jakiś portal. Portal jest jakiś, ale ja do niego nie wchodzę, się trochę cykam. Dobra, zobaczmy dalej. Mamy kolejny telefon, mamy jakąś rękę, mamy zegar kota, patrzcie to, jakiś wianek, zegar kota, o nie, to się kojarzy z catnapem, bo to on jest jakby w kot i odlicza jakiś czas. Ej, zaraz, tu jest punktualnie 3:00 w nocy. Trochę się cykam. Na scenie mamy jakąś rękę, patrzcie, mogę tym rzucać w ogóle, okej, rzucam. Pff. Dobra, to jest zbyt magiczne. Słuchajcie, słyszę jakiś dźwięk. Ej, ktoś do mnie puka. Halo? Halo? Kto to puka do mnie? Ej, ktoś do mnie puka do drzwi w prawdziwym życiu. Nie w Minecrafcie, tylko tutaj, w prawdziwym życiu. Ej, dobra, to jest mega dziwne. Ktoś jakby do mnie puka o takiej godzinie w nocy? Ale ja jestem sam. Ja jestem sam. Tu nikogo nie ma oprócz mnie. Nie ma Paty, nie ma Sepka, jestem sam. Więc kto do mnie puka? Nie wiem, ja się boję trochę. Ty, ja się boję, ja się chowam za mikrofonem. Mikrofon mnie ochroni. Z mikrofona walnę. No, słuchajcie, idę to sprawdzić. Idę zobaczyć, kto do mnie puka, serio. Może ochroniarz, może ktoś. Jakbym nie przyszedł, to subskrybujcie. Jak mnie nie będzie, to zostaw subika. Jednego. Dobra, zaraz będę, poczekajcie. O! Jestem! Jestem, wystraszyłem was. Ej, słuchajcie, dostałem zamówienie. Był u mnie jakiś kurier normalnie. Chłop był jakiś fioletowy, dziwny chłop. Słuchajcie, idę, a on do mnie mówi, jakiś gościu, nie? Zamawiał pan Happy Meala. Mówię, jakiego Happy Meala? Nie zamawiał żadnego, nie? On mówi, zamawiał pan. Mówię, nie zamawiałem. I dał mi to. Co to kurde jest? Co to jest? Ja się pytam. On mówi, Happy Meal do pana. Że od fioletowego gościa. A ja mówię, jakiego fioletowego gościa? I takie coś mam. Ej, dobra, to jest mega dziwne ogólnie. Otwieramy to. Widzę, że to jest zamknięte. Jakby przyklejone taśmą? Ej, co to jest? Teraz otwieramy to. Otwórzmy, zróbmy unboxing tutaj. Tu i teraz. Robiliśmy w Minecrafcie, teraz robimy w prawdziwym życiu. Ej, to mi przyszło i w Minecraft, i tutaj. Ciekawe, co jest w środku. Patrzymy, uwaga. Czekaj, czekaj. Otwieramy jedno. Czekaj, będę wam pokazywał.
Teraz ściągam taśmę, jakby tu było lekko taśmą zaklejone. Dziwne bardzo, bo taśmą nie zaklejają chyba. Czekaj, bo nie mogę otworzyć, kurde. Czemu ktoś to tak zamknął szczelnie? Może tego nie powinienem otwierać. Dobra, uwaga. Czekaj, czekaj, otwieramy. Dobra, otworzyłem. Jest otwarty, patrzcie. Co tu jest? Dobra, mamy otworzonego. Wkładamy rękę do środka i patrzymy. Czekajcie, na Minecrafcie może się ten... na Minecrafcie się zmutuje. Dobra, okej, zamknąłem Minecrafta. Teraz patrzymy, co jest w środku. Uwaga, wkładam rękę do środka, patrzymy. Tutaj mamy... Nie wiem, co tam jest. Co to jest? Co to jest? Jakiś kabel? Mikrofon? Halo? Ej, co jest? Co to za mikrofon, kurde? Ty, jaki mikrofon? Ja mam z tego nagrywać mikrofonu? Halo? Ej, pan, jaki mikrofon? Mikrofon ty mam. Halo? Siemanko, widzowie, cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywamy Minecrafta. Happy Meal. Jaki mikrofon dziwny. Jaki trzy razy mniejszy, ty. Ja taki, czyś taki nagrywać? Co to jest? Nie, dobra, masakra. Nie chcę takim mikrofonem nagrywać. Patrzymy dalej. Coś dostałem fioletowego długiego. Co jest? Jak to się rozciąga? Ej, to się rozciąga normalnie na cały ten. Na całą moją długość rąk. Jakie to długie. A mogę tak? Patrz. Bam, bam. Ej, do czego to służy w ogóle? Mogę do czegoś to przyczepić do mikrofonu? Nie, bo mikrofon jeszcze zepsuje. Czekaj. Wiem, co mam chęć pomysł zrobić. Patrzcie, uwaga. Bo strzeliłem tym i poleciało. To jakiś glut. A patrzymy dalej. Co to jest? Jakaś ryba? Ryba bez ciała? Z ościa... Ej, ona też się rozkłada. Ona jest bardzo długa. Ej, patrzcie na to. Takiej ryby ja jeszcze nie widział. Może też nawalać, czekaj drugi raz. Boom. Oj, to w drugą stronę mi poleciało. Taki, patrzymy dalej. To teraz mamy. Dobra, to jest mega dziwne, patrzcie na to. Okulary catnap? Nie, pierwszy raz takie widzę, patrzcie na to. Czekaj. Okulary catnap, zakładać to czy nie? Nie wiem, jak ja będę wyglądał. Ej, dobra, uwaga, zakładam. Ej, fajnie wyglądam. Jestem catnapem. Fajny ze mnie catnap. Pasują mi te okulary trochę za małe. Trochę serio za małe są te okulary. Patrzymy dalej. Co to jest? Co to jest? Ej, dobra, to jest już dziwne. Tu jest głowa catnapa, patrz na to. Catnap, który ma nogę. Ej, widzicie to? Ej, tu jest jakaś głowa. Jest głowa, sprawdzamy jego twarz, sprawdziłem. Uwaga, ściągam jego twarz. Wyrywam jego twarz. Ej, czekaj, co to się robi? Co jest? Ej, dobra, to ja jestem w szoku. Jakie to wielkie. Ej, to też mogę? Nie mogę to rozwinąć. Ale jaja, pa. Chłopie, jakie to wielkie. Catnap jest jakiś mega długi. Ej, to może by się zgadzało, bo catnap jest taki straszny. Catnap jest taki straszny mega. Dobra, teraz, halo, kamera łap. Daj, patrzymy. Uwaga, pokazuję twarz. 3, 2, 1, zrywamy. Kliknijcie widzowie łapeczkę w górę i subika. Pamiętajcie o łapeczce i jednym subiku. Ja zrywam mu twarz. 3, 2, 1, klikajcie teraz! Ej, coś się zerwało, czekaj. To kosmita! To kosmita jest! To jest kosmita, chłopie! Nie, ja kiedyś się nagrywałem o kosmitaju. Kto pamięta kosmitaju, to napiszcie w komentarzu. Słowo kosmitaju, a przypnę wam serduszko. XD, to jest kosmita jakiś. XD. Nie, dobra, idziemy dalej. Patrzymy dalej, bo to nie koniec. Teraz mamy... Wanna? Ej, co to? Czekaj, ja muszę ściągnąć te okulary, bo słabo widzę. Mamy jakąś wannę? Ty, ja mam się w tym wykąpać? Patrzcie, czekaj, bo... Ej, nawet kamera nie chwyta tego. O, to jest wanna, patrzcie. Ty, wiesz co ja w tej wannie wykąpię? Czekaj, no kamera mi nawet tego nie łapie. Ej, serio, kamera mi tego nie łapie. Ty, ja w tej wannie to wykąpię tylko dwa palce. Albo może trzy. Jaka mała. A patrzymy dalej, to nie koniec, jeszcze więcej rzeczy. Co to jest? Ej, dobra, to jest dziwne mega. Ej, nawet kamera mi nie łapie. Catnap chce się ze mną nawalać, ty. Ej, on nawala. Patrz to, patrz jak on nawala. Pu. Ej, on potrafi nawalać w ogóle, patrz. Bije mnie, catnap mnie bije. Catnap mnie bije. Ała. Ojeju, jaki jesteś ciężki. Jaki twardy.
Chłopie, kat nabije. Ej, z takim to mógł się mierzyć, ty. Jedna moja ręka, pum. Niż jego dwa ręce, dwie ręce. I patrzcie jakie. Pum, 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 pum. XD. Ojeju, to mnie śmieszy bardziej. Patrzymy dalej. Dobra, ej, to jest dziwne ogólnie. Dostałem jakiegoś... aligatora? Aligator to jest jakiś? Tutaj pokazuję wam. No czemu kamera nawet... Ej, one są te rzeczy takie małe, że to się nie mieści w kamerze. W sensie nie łapie. Nie łapie kamera ostrości. O, teraz zapię, czekaj, uwaga. O, zapała. I mamy jakieś... Co się robi? Aaaa! On potrafi zapać się palca. Aaaa! On łapie palca, ty, to jest dziwne. Idziemy dalej, patrzymy, co tutaj jest. Cały czas wyciągam to z Happy Meala, żeby nie było, nie? Bo ja wam nie pokazuję, cały czas. Zresztą było widać, nie? Było widać? Jo, było widać. Bo ja to z Happy Meala wyciągam. Teraz patrzymy. Co to jest? Patrz to! Jakie wielkie! Yo! Ej, to się rozciąga jak tamte rzeczy. Jakie długie, do czego ta tuba może służyć? Ej, to ręka Katnapa. To ręka Katnapa jest. Ręka Katnapa XD. A co ty można robić? Można machać tym helikopter? Idziemy dalej. Czekajcie, jeszcze parę rzeczy jest. Mamy coś do picia w ogóle. Ej, to jest kubek Katnapa. Patrzcie na to. Kubek Katnapa, nie wierzę. No, kamera, halo, jakość, o. Kubek Katnapa. Zbijemy, uwaga. Nie, co to jest, nie wiem. Ja mam lepszy kubek, czekaj. Wiecie, jaki ja mam kubek? Patrzcie, akurat... Czekajcie, bo jak piłem z niego akurat smaczną kawusię, ale patrzcie to. Smajslą, mam lepszy kubek. Smajslą, uśmiechnij się. Możecie wejść zobaczyć sobie. Takie różne kubki, nie tylko, są dostępne w moim sklepie smajslą.pl. Dobra, patrzymy dalej. Tu mamy jakąś glizdę. Ej, dobra, tu jest dużo rzeczy, czekaj, wyciągam to wszystko. Wyciągam to wszystko. Dobra, patrzymy teraz, odkładamy. O, wyciągnąłem wszystko, już nie ma. Okej, okay. I teraz patrzymy, co to jest. Co to jest, patrzcie. Jakiś glut. Ej, to od Katnapa może być? Co to jest? Ej, dobra, to jest jakieś dziwne. Jak to wychodzi w ogóle? Nie wiem, jakiś glut dostałem chyba od Katnapa. I coś jeszcze. Co to jest? Ej, to jeszcze nie koniec, patrzcie na to. Halo, to nie pokazuje, no kurde. Czemu to nie kamera nie łapie? Dobra, czekaj, zaraz łapię. O, jest, patrzcie. Dobra. I teraz patrzymy, to może odkręcić? Czekaj, co to jest, do pianek, czy co to? Takie mi coś się kojarzy. Tu można robić te, nie pianki, tylko... czekaj, jak to się nazywa? To można robić z tego baloniki. Wyciągam to i normalnie coś się ciągnie. Ej, ale to jest do tego dmuchania chyba, nie? Jo, to jest do dmuchania. Patrzcie na to, ale jakieś to jest dziwne. O nie, bo zaraz mi kapnie. Co to jest? Czy ja mogę dmuchać? Olo, lecą bańki! Wow! Ale wysoko poleciały! Ej, to mnie zaatakujesz na głowie! Zaatakowało mnie! W buzie mnie zaatakowało! Ej, czemu to tak lata? Tak wysoko! To się trzyma na ręku! Ej, patrz na to! To nie pęka! Patrz na to! Znowu mnie zaatakowało jedno w głowie, kurde! Czemu mnie to atakuje? Patrzcie, jaki ładny bąbelek wyszedł! Wow! Ale ładny! Jakie bąbelki normalnie latają! Ty, on cały czas lata! Ty, on cały czas lata tutaj! Dlaczego? Patrzcie na to! One non stop latają tutaj! Patrz, zapałem! Kolejnego zapałem! Ej, dobra, to są jakieś dziwne bańki, patrz! Kolejnego mam! Kolejny! Ej, te bańki dmuchane są jakieś dziwne, wiecie? Dobra, ja już to powoli kończę, bo się uwaliłem tym. O nie! Wszystko mi się rozlało! Nie! Rozlało mi się! Nie! Co to jest? Fuj, dobra, już kończę, widzowie! Rozlało mi się to! Co jest? Na razie. Muszę tu posprzątać.